Proszę Państwa, skończyło się króciutkie szaleństwo na moment. Skiba! Skiba! Teraz, teraz, teraz! Skiba z masłem! Wszyscy, wszyscy, wszyscy! Skiba z masłem! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Ladies and gentlemen, dame und herren, madame, messieurs, panie i panowie, witam was, dzikie dziecko polskiej strady, Krzysiek Skiba, witam serdecznie! I pierwsze pytanie, czy jest tam ktoś? Czy na pewno jest tam ktoś? Zobaczmy, kto przyszedł na imprezę. Uwaga, dziewczyny, dajcie głos. Są dziewczyny, wyczułem dwie dziewice. Zobaczmy, czy na imprezę przyszły chłopaki. Uwaga, chłopaki, dajcie głos. Są chłopaki, wyczułem kilkunastu pijanych. Są chłopaki, są dziewczyny, możemy zaczynać. To przy okazji tej cudownej imprezy wypił dzisiaj przynajmniej jedno piwo. Ręka do góry. Trzy piwa, śmiało. Ale kolega chyba całą skrzynkę. Dobrze, a być może są wśród tego zacnego grona osobnicy tacy, którzy dzisiaj jeszcze nic nie wypili. Kto nic nie wypił, ręka do góry. To tym osobom już dziękujemy. Wiem, że odbierać skibę na trzeźwo to nie jest dobry pomysł. Do tego, żeby sobie przy okazji tej imprezy coś wypić. Otóż nie przyjechałem dzisiaj z Biwcycem, ale przyjechałem dzisiaj z takim solowym projektem. Będziemy się trochę wygłupiać. Nie sponsoruje spółdzielnia mleczarska Maćkowy. Stąd za każde otworzenie takiego dźwięku otrzymuje 10 groszy. No, w ciągu roku zbiera mi się na 3 tanie wina. Tak, no ja 10 lat byłem ministrantem u mojego proboszcza i bardzo mile wspominam tamte czasy, tylko później strasznie mi tyłek bolał. Suzy! Zdrowia! O właśnie! I to jest symbol, że zaczynamy tak zwaną akcję bezpośrednią, żeby nie było tak, że my tu na scenie, jakaś bariera i tak dalej. Zapraszamy. Słuchajcie, szybka Suzy jest bardzo utytułowana. Jest dziewicą, każdy to może sprawdzić. Poza tym, proszę Państwa, ona wygrała bardzo wiele konkursów. Ostatnio wygrała konkurs Miss Poprawczaka. Co tam jeszcze? Proszę Państwa, grała w bardzo wielu filmach erotycznych. Nie a propos kariery mojej asystentki. A teraz uwaga, tam ochrona jest poinformowana, pan z wąsem jest poinformowany, tak? Uwaga, zapraszamy trzy pierwsze osoby. Szybka Suzy zaprasza. Idzie pierwszy. No ale czuję, że zanim on dojdzie do sceny, to miną dwa tygodnie. Cześć, jeszcze dwóch facetów. Mężczyzna, o, wygląda na normalnego, śmiało. Zapraszamy. Normalny, jeden pijany. Ten pijany to za tydzień dojdzie. O, on chyba poszedł do Choszcza. Dobrze. Oj, jeden pijany, jeden normalny, to jeszcze jeden. Nam jest potrzebny, ale facet, facet, facet. O, tu wygląda kolega na normalnego, zapraszamy. Tak, śmiało. Tu po lewej stronie schody są. Proszę, śmiało, śmiało. O, będzie twardo. Będzie twardo, będzie twardo. Śmiało, jak mamy na imię? Mały! Patrz, dobrze sobie przypomniał, nie? Bo ta, już to jest tak, myślałem, że jak się zastanawiam, jak się nazywa i po jakimś czasie. Mały, dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ręce przy sobie, spokojnie. Obmacywać się będziemy później. Skąd przyjechałeś? Ja jestem z Barlika, stąd. A nie, no pan niech pan się nie przyjmuje, spokojnie. Ochrona, bo wystroszy pan. Kolega przyszedł, nie, nie no, przecież popatrz na mnie i popatrz na niego, że ja sobie poradzę. To nie miałeś daleko, bardzo dobrze. A co robisz w życiu? Uczysz się, pracujesz, kradniesz samochody? Nie, już zostałem zwolniony i... Słuchajcie, prosto z więzienia, brawa, brawa dla małego, brawa dla małego, brawa. Rozumiem, że ksywa mały to o tym, co masz w portkach, tak, rozumiem, dobrze. Mam na imię? Kamil. Kamil, cudownie. I Kamil, skąd przyjechałeś? Z Malinka. Też z Malinka, brawo. A co robimy? Tak wyglądasz jak właściciel siłowni? A rozumiem, rozumiem, przekręty, rozumiem. No, wielu tak ma, spokojnie. I zawodnik numer 3, również raczej reprezentacja normalnych. Marcin. Marcin, i Marcin skąd przyjechał? Z Barlinka. Z Barlinka, pięknie, cudownie. I Marcin, co robisz w życiu? Pracuję. Tak, to jest dobry pomysł na życie, żeby pracować, oczywiście. Słuchajcie, no więc tak, ja proponuję, żeby małego zostawić na koniec, na deser, prawda? O ile on dotrzyma w ogóle, bo tak wygląda, że się przewróci. A jeszcze pytanie. Mały, ile wypiłeś dzisiaj? Ja najwięcej wypiłem w życiu 28 na raz. Słuchajcie, odpowiedź na to pytanie zawsze, jeżeli chodzi o małego, jest taka sama. Ile wypiłeś? Za dużo. Ściągamy tutaj, ściągamy, nakładamy marynarkę. Słuchajcie, robimy z nich gwiazdy show biznesu. Państwo będą jednym wielkim jury. Zabawimy się w taki program, coś Mam Talent, o, Must Be Music, coś takiego. I wy będziecie tam Kubą Wojewódzkim, Agnieszką Chylińską, wy będziecie decydować. Dobra, przebieramy pierwszego. Mały na razie na bok, tutaj, o, mały, patrz, kolega do ciebie przyjdzie. Ale nie, nie uciekaj, mały, jesteś gwiazdą. Masz gitarę, gitara jest lepiej napompowana niż szybka Suzy. Tak więc, czy gramy na jakimś instrumencie?
Nie gramy. Nie gramy. I chodzi o to, żeby zrobić z siebie kompletnego idiotę. Widzę, że masz potencjał. I już dajesz. I już, Kamil. Śmiało. Więcej seksu, więcej. I no to tak trepczy, że to po prostu wiesz. Energia, energia. Kamil. Za chwilę będzie występował mały. Będzie się działo. Dobrze, dobrze, głośnie, głośnie. Zawodnik numer 2, ta marynara, inny człowiek, nie? Jak to prosto, zobaczcie, z kiba wchodzi, w kapeluszu, od razu wiadomo, że artysta. A jakby wszedł tak bez kapelusza, to złota marynara robi wiele. Słuchajcie, pierwszy człowiek, którego widzę, złota marynara do dresu. Ja dziękuję. Po prostu Ewa Mingę strzela samobuja. No. O, widać, jest, jest doświadczenie, jest, jest. Grał kiedyś na gitarze, nie? To się o to chodziło, tak? Zwróćcie uwagę na pracę nóg. Praca nóg jak u Andrzeja Gołoty w ringu. Wszystkiego dziękujemy, dziękujemy. Brawa, brawa dla Marcina, brawa. Raz na naszego show. Tylko ściągnij kurteczkę, ściągnij, mały, ściągnij kurteczkę. Za chwilę, nie, nie, nie dam ci mikrofonu, bo mikrofon zgnije wówczas. Nie, 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 nie. Słuchaj, ściągaj kurtkę, bo masz. Szybka Suzy ma do ciebie marynarę. Ma marynarę. Nie będzie tańczył, nie będzie tańczył. Ale poczekaj, nie, 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 nie. Tańczysz czy nie tańczysz? Nie tańczysz. Grasz na gitarze? Bez marynary? Nie, to dziękujemy, dziękujemy. To już panu dziękujemy, niestety. Dziękujemy tutaj, przekazujemy do tego. Okej, okay, no trudno, słuchaj, nasza wielka gwiazda mały. Okazuje się, zobaczcie, zwykle właśnie trzeźwy wymięka, a tutaj pijany wymięk, prawda? Pijani to dla ogół się niczego nie boją, prawda? No ale mały, no myślałem, że zrobię z niego gwiazdę, ale niestety chciał coś powiedzieć, wziął swoją butelkę wina i szczęśliwie wraca do domu. Dobrze, no to aż mały podał się walkowerem, chciał coś mówić do mikrofonu, prawdopodobnie chciał pożyczyć od państwa 10 zł na kolejnego jabola. Jako drugi był kolega Marcin, no i tutaj była genialna praca nóg, państwo widzieli szaleństwo, dowcip, humor, widać było, że wie jak trzymać gitarę, no ale teraz państwo muszą zadecydować. Uwaga, uwaga, czy waszym zdaniem gitarzystą imprezy zostaje zawodnik numer 1, kolega Kamil? Może uważacie, że zwycięzcą tego konkursu jest uśmiechnięty zawodnik numer 2, kolega Marcin? W związku z tym Marcin wygrywa wibrator, brawo! Nie, nie, to żart, oczywiście mamy tam cudowne, słuchajcie, nagrody, płyty Bikcyca, orężada z kiby, bo taka weszła teraz. Także śmiało i szczerze, proszę bardzo, orężada jeszcze nie ma, już niedługo w sklepach sieci Netto. Moja, jestem producentem, moja orężada, także zapraszam serdecznie. Brawa dla Marcina, brawa dla Kamila. Państwa, proponuję wielkie brawa. Młodzi, zdolni, nikomu niepotrzebni. Tu są schodki, Marcin. No. Hasło, tak, tak, jeszcze chciał telefon od szybkiej Suzy, no da. Słuchajcie, ja wam podam jej telefon. To jest telefon 997, czynne całą dobę. Ojej, słuchajcie, w ramach akcji Skiba Show za chwilę wrócimy do kolejnych konkursów, będą kolejne nagrody i szansa, tym razem dla dziewcząt, dla par, także państwo widzą, u nas wszyscy wygrywają, u nas wszyscy wygrywają. Teraz!